No dobrze, w takim razie zaczynam już ostatnią część wykładu i całej serii. A teraz króciutko scharakteryzuję Imperium Asyryjskie, które właśnie nam się cały czas przewija i w tej historii Izraela, i później w historii Judy też, nawet w bardzo znaczący sposób. Asyria, jeśli chodzi o swoje położenie, to leży na północ od Sumeru i od Babilonii, tej późniejszej, ale jej terytoria nie były tak żyzne jak na południu. Przez to zawsze byli zacofani w porównaniu z południem. Mieli mniej ludności, gorsze technologie, no po prostu byli tym bardziej zacofanym miejscem. A sama historia tego kraju jest bardzo długa. Można wyróżnić okres staroasyryjski, średnioasyryjski i nowoasyryjski. Przecież wszystkie wydarzenia w Biblii to jest już okres nowoasyryjski. Te dwa pierwsze okresy to jest drugie tysiąclecie przed naszą erą. Więc dużo, dużo wcześniej. W tych starszych epokach funkcjonowania tego kraju Asyria też miała swoje osiągnięcia militarne. Ale bardzo ważnym elementem jej funkcjonowania był handel, więc trochę ta Asyria wcześniej się różniła od tej Asyrii później. Z kolei właśnie w tym okresie nowoasyryjskim jakby najważniejszym czynnikiem gospodarczym były najazdy, grabież i deportacje ludności. Taki był ich model gospodarczy i też jak ten model się skończył, gdy już nie było za bardzo co dalej podbijać, to też nagle Asyria zaczęła mieć duże kłopoty. Już nie było skąd rabować i skończyła się pomyślność. Tutaj widzimy mapę Asyrii. Właśnie jak widzimy te tereny bardziej na północ od Babilonii i Sumeru, czyli tutaj, to są właśnie te rodzime terytoria asyryjskie. Asyria miała kilka stolic, różni władcy mieli swoje własne, często właśnie je przenosili albo wracali. No, wiadomo, jak jakiś władca chciał pokazać, jaki jest, jakim to jest wielkim władcą, to budował nową, wspaniałą stolicę, pałac i wszystko, żeby pokazać swój wielki majestat. No, granice Asyrii się z czasem oczywiście bardzo powiększyły poprzez te podboje, nawet aż do Egiptu. Widzimy, że to naprawdę było duże imperium. Jest też kraj, którego nie udało im się nigdy podbić. Taka tutaj jest żółta wysepka, Juda. Tak, to nigdy nie było asyryjskie. Tak. Wszędzie wokół tutaj Asyria, a tutaj Juda takie. Pan walczy dokładnie. Trochę też powiem o tej o wojnie asyryjsko-judzkiej. To jest bardzo ciekawa rzecz. I właśnie bardzo skrótowo mówiąc o tej historii Asyrii. Powrót znaczenia międzynarodowego Asyrii po wielu latach, kiedy Asyria była słaba, nastąpił w czasach Assur-nasirapiego II i Shalmanassara III. I oni rządzili właśnie w tym samym czasie co dynastia Omrydów. Ci władcy najpierw odzyskali kontrolę nad rdzennymi ziemiami asyryjskimi, a później poszerzyli ten kraj o terytoria zewnętrzne poprzez właśnie swoje najazdy. I to jest opisane w różnych źródłach, w kronikach asyryjskich. Oni opisują te swoje sukcesy militarne. Też te źródła są często ułożone w sposób poetycki, na przykład Salmanassar w swoich kronikach ustawił, jakby to wszystko jest tak poukładane, że trudność każdego kolejnego przedsięwzięcia jakby jest narastająca, czyli jakby od najłatwiejszego do najtrudniejszego, że to wszystko też ma w sobie nie tylko ten element kronikarski, ale też literacki, to taka ciekawostka. Później zaczęły się problemy po śmierci Salmanassara III. Właśnie nastąpiło zawieszenie podbojów i Asyria musiała się uporać z problemami wewnętrznymi, a także zewnętrznymi, na przykład z krajem Urartu na północy. Właśnie nastąpił też bunt wewnętrzny, było
dwóch pretendentów do korony. Był legalny pretendent i był król Niniwy, który był bratem legalnego pretendenta. No i te problemy Asyrii trwały przez pewien czas i właściwie dopiero powrót do takiej bardzo ekspansywnej polityki nastąpił za Tiglat-Pilesera III. On obalił poprzednie rządy, wprowadził różne reformy też wewnętrzne, a potem, kiedy właśnie uporządkował sytuację wewnętrzną, to podbił bardzo duże terytoria, w tym izraelskie, przeprowadził deportacje. Koronował się też właśnie na króla Babilonu, o czym wspomniałem. I też to był władca, który był jednym ze wzorców dla różnych późniejszych światowych imperiów. To właśnie jeden z tych wzorowych imperialistów właśnie. Myślę, że Salmanassar III też był jednym z nich, ale Tiglat-Pilesar III nawet bardziej. Jego później spadkobiercy, którzy niekoniecznie byli jego potomkami, bo tam oczywiście się zdarzały przewroty, kontynuowali jego politykę, dalej podbijali, deportowali i grabili. Z czasem do władzy doszedł Sanherib albo Sennacherib, a w oryginalnym asyryjskim brzmieniu to imię brzmi jeszcze inaczej. To był król, który właśnie najechał na Judę, ale chociaż zdobył wiele miast, to nie zdobył Jerozolimy. Co ciekawe, zdobył on i zniszczył Babilon. To jest bardzo ciekawe wydarzenie i o nim trochę więcej opowiem przy okazji omawiania Judy. Za czasów Asarhadona i Asurbanipala przypada szczyt powodzenia imperium, ale jednocześnie Asurbanipal był właściwie ostatnim wielkim władcą Asyrii. Za czasów jego następcy tak naprawdę niewiele po końcu jego rządów Asyria po prostu upadła i już się nigdy więcej nie podniosła. Bardzo krótko, bardzo mało czasu minęło od tego okresu powodzenia do ostatecznego upadku po tylu naprawdę set latach bycia imperium. No właśnie, przyczyny upadku Asyrii, między innymi to, że już nie było możliwości prowadzenia dalszych podbojów, między innymi ze względu na to, że wrogie kraje stały się silniejsze militarnie, a Asyria poniosła po prostu klęski militarne, straciła część wojsk w różnych walkach ze swoimi wrogami. Pojawiły się także nowe wrogie narody, na przykład Scyci, i oni też sprawili wiele problemów Asyryjczykom. No i w roku 609 Asyria ostatecznie upadła. Jej terytorium zostało przejęte przez Medów i Babilończyków, a Babilończycy także przejęli status światowego imperium w spadku po Asyrii. I co jest bardzo ciekawe i ważne, klęsce Asyrii w całości jest poświęcona księga Nahuma, czyli jedna z 66 ksiąg biblijnych. Więc to jest ciekawe, cała księga jest poświęcona w zasadzie temu tematowi, upadek Asyrii. Musiało to być pocieszające dla Izraela. Oj, musiało być. Po tym wszystkim, co od nich doświadczyli, to musiało być bardzo pocieszające. Królestwo północne zniszczone, południowe mnóstwo ludzi deportowano, zdaje się 200 tysięcy za czasów Hiskiasza. Jeżeli chodzi o ideologię asyryjską, to jest jedna z najważniejszych, powiedziałbym, cech tego kraju. To była taka ideologia pełna brutalności i przemocy. I ta ideologia im wszędzie towarzyszyła, w ich sztuce, w ich myśleniu. Właśnie celem tej ideologii była presja psychiczna na wrogach i na poddanych. Jeśli chodzi o wrogów, to ich brutalność, okrucieństwo i ta presja miała na celu zniszczyć morale obrońców i sprawić, że po prostu poddadzą się bez walki. A jeśli chodzi o mieszkańców, no to miało to ich zniechęcić do wszelkiego rodzaju buntów. I co ciekawe, to jest na przykład taki znany obrazek asyryjski, uczta w ogrodzie. To jest taki sielski obrazek, tutaj sobie król Asurbanipal siedzi, tam coś pije, tu go wachlują, tutaj taka scena, no taka miła właśnie, miłe spędzanie czasu.
A tutaj, może tu dokładnie nie widać, wisi sobie głowa pokonanego króla. To jest na przykład właśnie taki sztandarowy przykład tej brutalnej ideologii asyryjskiej, ich okrucieństwa. Tych przykładów jest dużo więcej. Nie będę ich jakby dużo pokazywał, ale jeszcze, żeby zobrazować, to jest na przykład scena bodajże z polowania na lwa, takich obrazów, że właśnie Asyryjczycy zabijają jakieś zwierzę, też jest dosyć dużo, już tu nie chciałem za dużo pokazywać, ale właśnie to jest jedno z nich. I królowie asyryjscy takie właśnie sceny ideologiczne mieli nawet w swoich prywatnych komnatach, gdzie mieszkali, że cały czas było im przypominane, że muszą być silni i brutalni. I to właśnie funkcjonowało w ich tej mentalności. Tyle chciałem powiedzieć o Asyrii, bardzo króciutko, ale nie mamy dużo czasu. Oczywiście ta historia kraju jest dużo, dużo bogatsza. A teraz już chciałbym powiedzieć o ostatnich wiekach funkcjonowania Królestwa Judy w 8 i 7 wieku przed naszą erą. Wcześniejsze okresy funkcjonowania tego kraju są znacznie gorzej rozpoznane archeologicznie, ale właśnie te ostatnie dwa wieki są naprawdę nieźle rozpoznane. Jest dużo wiedzy na ten temat. Przede wszystkim Jerozolima to było najważniejsze judzkie miasto i duża część ludności całej Judy była skupiona właśnie w Jerozolimie. To miasto było największe i najważniejsze i swoją wielkością i populacją wielokrotnie przewyższała inne miasta. To było miasto, które osiągnęło wielkość 150 hektarów, a drugie największe miasto izraelskie, Lachisz, osiągnęło 20 hektarów. A zwyczajne miasteczka judzkie miały 5 do 8 hektarów, więc to też trochę rzuca światło, jak to się stało, że Hiskiasz właściwie przegrał wszystkie miasta oprócz Jerozolimy, a jednak dalej był w stanie funkcjonować. Po prostu Jerozolima to było metropolia ówczesna, jedno z większych miast, jakie wtedy funkcjonowały. Miasto było chronione przez solidny mur kamiennych, też ważne jest to, że nowe konstrukcje w mieście były często wznoszone na różnych starych, które wychodziły z ukrycia. Na przykład ta schodkowa struktura kamienna, którą pokazałem ostatnio, też wyszła z użycia. Na niej zbudowano po prostu domy. A miasto też było gęsto zabudowane. Bo tu widzimy, jest ta sławna struktura, ale tu widzimy na tej strukturze po prostu już zbudowano dom mieszkalny. Ta struktura wyszła z czasem z użycia. Mur miejski jest to w ogóle chyba najgrubszy znany mur z epoki żelaza. Miał aż 7 metrów grubości. I to, że był tak gruby, jest prawdopodobnie efektem tego, że Ezechiasz po prostu przygotowywał się na najazd Asyrii. I nawet Biblia opisuje to, że część budynków w Jerozolimie została zburzona po to, żeby ten mur został wzmocniony. Tutaj widzimy właśnie fragment z tego muru. Jest tu wyeksponowany, odkryty przez archeologów. Właśnie widzimy, że potężny mur, który miał na celu wytrzymać presję Asyryjczyków, którzy właśnie mieli swoje metody, żeby sforsować potężne twierdze. No to znaczy, jeśli chodzi o źródło archeologiczne, no to ciężko, żeby cały mur się zachował tyle czasu. W Biblii to nie kojarzę, żeby było gdzieś napisane, jak był wysoki, więc no to są tylko szacunki możliwe. Niestety zachowują się głównie takie murki. Jak się coś trochę wyżej zachowa, no to jest naprawdę duże odkrycie. Bardzo ważną i ciekawą rzeczą, której dokonał Ezechiasz i w ogóle Izraelici, było utworzenie różnych systemów wodnych, które doprowadzały wodę do miasta. To jest też sukces, który jest wymieniony w Biblii, że właśnie to jest coś, co Ezechiasz zrobił. I takie systemy wodne Izraelitów to też był pewnego rodzaju fenomen, bo takie systemy były znane, ale właśnie Izraelici skonstruowali chyba najlepsze dotychczas systemy wodne.
I to też pokazywało ich zaawansowanie w wiedzy i takich zdolnościach inżynierskich i geologicznych. I jakby ten tunel Hiskiasza czy Ezechiasza jest najbardziej znany, ale takie systemy wodne były też w innych miastach izraelskich. W samej Jerozolimie właśnie możemy mówić o tunelu Ezechiasza i też o tak zwanym szybie Warrena. Ten szyb Warrena to o nim przeczytałem różne rzeczy, bo w jednym źródle czytałem, że on też powstał w czasach Ezechiasza, a w innych, że to jeszcze było dzieło z czasów Kananejczyków i że to mógł być ten jakby szyb, przez który Dawid zdobył Jerozolimę, bo to był taki trochę fragment tekstu, który był ciężki do odczytania i do przetłumaczenia, że jak tam w Biblii Gdańskiej chyba to przetłumaczono, że on się wspieli po rynnach czy coś takiego, a że właśnie tu chodziło o szyb wodny, system wodny. I ja myślę, że to jest możliwe, że to było kananejskie i że na przykład właśnie Izraelici mogli czerpać stąd inspirację dla utworzenia własnych, lepszych systemów. Bardziej bym o tym myślał. No w każdym razie też to jest coś, co było tam obecne. Ten tunel Ezechiasza właśnie był sposobem dostarczenia wody do oblężonego miasta z zewnątrz, ze źródła Gihon. Przy czym też są dyskusje, czy to źródło było w czasach Hiskiasza zewnątrz czy wewnątrz i czy na przykład rolą tego tunelu nie było bardziej odcięcie najeźdźców od wody, więc to są takie dwie koncepcje. Też trudno mi powiedzieć, która z nich jest prawidłowa. W każdym razie... Zatykał wszystkie źródła histernie. Na zewnątrz, żeby wróg nie mógł otrzymać wody, nie? Tak, więc właśnie to może być też znaczenie tego, żeby po prostu odciąć wroga od wody. I samo powstanie tego tunelu przebiegało w taki sposób, że był on kopany z dwóch stron jednocześnie przez dwie ekipy, aż do miejsca spotkania robotników. I jak się spotkali, to tam było 30 cm mniej więcej różnicy, a ten tunel ma 533 metry, czyli no musieli... W kształcie S jeszcze nie jest prosty. To jest ten tunel zdjęcie, no widzimy, że nie jest całkiem prosty, czyli troszeczkę... faluje, więc więc musieli mieć dobre zdolności inżynierskie, że 30 cm odchylenia. Ja widziałem na jakimś zdjęciu most taki, że się minęli o parę metrów i budowali z dwóch stron, tak nie wiem, to na budowali, dlatego wiesz, nie widzieli. Ale to jest ciekawe, jak sobie w środku, wewnątrz potrafili jakby organizować pozycjonowanie swojego no, miejsca, w którym są i no, nie tylko pozycjonowanie, też dostęp światła, powietrza, to wszystko to naprawdę było osiągnięcie, więc... Tak jak się to robi dzisiaj, za pomocą miarek. Jasne, no tak, oczywiście. Dobrze, dyskusję możemy zrobić po wykładzie, bo jeszcze jest mi dużo zostało, a właśnie bardziej chcę naznaczyć problematykę, niekoniecznie wszystko to tak bardzo dokładnie wyjaśnić. W samym tunelu też właśnie odkryto inskrypcję izraelską, gdzie było opisane to, w jaki sposób ten tunel powstał. Ona też jest przetłumaczona na język polski. Brzmi mniej więcej tak. Dokonane zostało przebicie i w następujący sposób dokonano przebicie. Kiedy jeszcze robotnicy uderzali kilofami, kiedy jeden naprzeciw własnego kolegi pracował, kiedy jeszcze trzy łokcie pozostały do przebicia, usłyszano głos jednego robotnika, który wołał swojego kolegę. Ponieważ była szczelina w skale z prawej strony na lewą stronę. I w dniu przebicia pracownicy pracowali, każdy jeden naprzeciw drugiego, kilof o kilof. I popłynęła woda od wyjścia w kierunku stawów w 1200 łokciach długości, a 100 łokci wynosiła wysokość skały ponad głowami robotników. Więc w ten sposób tam opisano w tym starohebrajskim języku to ten moment spotkania. No i jak wspominałem, to było jedno z większych osiągnięć Hiskiasza, jest wymienione w II Królewskiej 20-20. To jest zdjęcie tego tunelu. 500 metrów. A to jest ta inskrypcja, którą tam odkryto. Tak,
jeśli chodzi o ten szyb Warrena, to właśnie najprawdopodobniej był on już w czasach kananejskim i właśnie takim tunelem Dawid mógł się dostać do miasta i je zdobyć, co właśnie jest opisane w Księdze Samuela. I to mogła być inspiracja dla tych późniejszych systemów wodnych w Izraelu. I to jest ten tunel Warrena, czy też szyb Warrena. Inne elementy, które odkryto w Jerozolimie, to była na przykład wieża z fragmentami muru. Ona sięgała przynajmniej do wysokości 8 metrów, tyle się zachowało z niej. Grubość murów przy tej wieży to były 4 metry. A z kolei to była fortyfikacja już z czasów po Hiskiaszu, która prawdopodobnie była częścią rekonstrukcji obrony Jerozolimy. I też to była struktura, która służyła do obrony przed najazdem babilońskim. Obok tej struktury obronnej znaleziono właśnie warstwy zniszczeń, czyli popioły oraz babilońskie groty strzał, czyli efekt po prostu brutalnej, ciężkiej walki i zniszczenia miasta. I tak, no Jerozolima w Biblii jest opisana dosyć dokładnie w wielu różnych miejscach, ale no wykopaliska Jerozolimy to nie jest łatwa rzecz ze względu na to, że to jest żywe miasto i też te wszystkie polityczne zawirowania, które są z nią związane. Ale nawet ta skąpa wiedza, którą mamy, pokazuje nam, że to było naprawdę bardzo ważne miasto, że to była ówczesna metropolia i szczyt urbanizacji w starożytnym Izraelu. Więc to wyraźnie widać nawet z tą wiedzą, którą mamy. O Asyrii mówiłem, ale teraz powiem trochę o Sanherybie, czyli Sen na Herybie i o jego dokonaniach i jego najeździe na Judę. To jest ciekawe, bo to jest najazd, który jest opisany w wielu księgach biblijnych i w księgach królewskich, w księgach kronik i w centralnej części księgi Izajasza. Zajmuje wiele rozdziałów i na przykład w Biblii Tysiąclecia jest opisana jako dodatek historyczny. Nie wiem dlaczego w centralnej księdze miałby być dodatek, w centralnej części księgi, ale właśnie ja bym raczej myślał, że jeżeli jest w centralnej części księgi, to dlatego, że było to wyjątkowo ważne i niesamowite osiągnięcie. No i cóż, ten król Sanheryb, jego imię wywodzi się od bożka Sina, panował w latach 704 do 681 przed naszą erą. Tak. No musiał się zmagać też z rebeliami, między innymi w Fenicji i Palestynie, co też pokazuje, że te okrucieństwo Asyryjczyków wcale nie zniechęcało do buntów i to nie był jedyny przypadek. Zniszczył i deportował dużą część Judy, ale nie udało mu się podbić Jerozolimy. I tą wyprawę, którą podjął, opisuje w swoich annałach. Jest to tak zwany Stela Senna Heryba albo grania stosu Taylora. Różnie to funkcjonuje w nauce. I też kopii tego zabytków jest kilka. Nie kopii przez kogoś sporządzonych, tylko oryginalnych wersji asyryjskich. Jest przynajmniej trzy takie same. One są w różnych miejscach przechowywane. Jedna jest chyba w Chicago. I po angielsku jest jakby cała treść przetłumaczona na z tego języka asyryjskiego na angielski. Więc można to poczytać, znaleźć w internecie. Później, po tej nieudanej, to znaczy zależy z jakiego punktu widzenia, bo częściowo ta wyprawa była udana, bo jednak zniszczył wiele miast i deportował wiele ludności, no ale nie podbił stolicy. Po tej nieudanej wyprawie na Jerozolimę Sanheryb podbił i zniszczył Babilon. Skierował na to miasto rzekę Eufrat, bożki stamtąd wziął, zniszczył i to było takie wydarzenie niesamowite w tamtych czasach, że on się odważył zniszczyć święte miasto wielu bogów, że oni się obawiali, że spotka go i Asyrię za to klątwa i już jego następca nakazał odbudować Babilon. To jest ciekawa historia, on też właśnie dał temu... Mówię, ale Persja nie zniszczyła, no. Ale Persja to później. Nie zniszczyła, tylko podbiła. Tak, i nie zniszczyła, tylko podbiła, dokładnie. A Sanheryb zniszczył.
I też Sanheryb temu dorobił całą tam ideologię religijną, że Bóg Babilonu dopuścił się jakiegoś grzechu i Bóg Aszur go w ten sposób osądził. No musiał jakoś to usprawiedliwić. A chodziło o to, że Babilon się po prostu przeciwko niemu zbuntował. Zresztą też widzimy tego ślady w Biblii. Ten Merodak Baladan, który wysyła poselstwo do króla judzkiego. Wcześniej Babilon jakby był oddany we władanie synowi Sanheryba, ale ten syn został bodajże uprowadzony lub zabity, no w każdym razie zaginął. No i Sanheryb się pogniewał, nadciągnął z wojskiem, po prostu zniszczył totalnie Babilon. A to jest też ważne z tego powodu, że to zniszczenie jakby sprawia, że ciężko odkryć, co było w Babilonie w tych najdawniejszych czasach, bo to po prostu zostało zniszczone przez Sanheryba. Dlatego to też jest ważna informacja dla archeologów. No i panowanie tego króla skończyło się poprzez jego zamordowanie przez synów. O tym też czytamy w Biblii, chociaż to nastąpiło wiele lat później po wyprawie na Judę. To nie było tak, że to nastąpiło od razu. W Biblii można odnieść takie wrażenie, ale to trochę trwało właśnie. W międzyczasie jeszcze zdążył... To było 701, a to... Tak, no trochę czasu minęło od tych wydarzeń. To jest właśnie wizerunek Sanheryba na reliefie w swojej chwale na tronie. Widzimy tutaj Sanheryba. Zobaczcie, żołnierze po lewej też. Tak, no. Jestem ciekaw, czy oni naprawdę takie mieli, czy to było tylko takie wyobrażenie. Może naprawdę. Szkoda, że tylko z kamerą wtedy nie było. Na pewno gdzieś tu jest ukryte. Ale jak pokazywali tego lwa, to też tak pokazywali jego włosy w takim układzie. No, to nie trafi, tak jak... A może taki styl rysunku? Może styl, tak, może taki styl. Bo jak lew też miał tak poukładany, nie? No, tak. No i właśnie... Może tak miał. To taki styl marokalny. Właśnie ta stela, te annały Sanheryba, przepraszam, że tak szybko poganiam, bo a naprawdę to i tak idziemy tylko tak po łebkach, bo to wszystko jest wiedzy, a wiedzy po prostu jak pisał Salomon, pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, to tu dokładnie możemy o tym mówić. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że znów mamy to, że w źródle pozabiblijnym mamy te same informacje co w Biblii i te informacje są zgodne. Ten fragment o Judzie jest też na język polski przetłumaczony, a akurat dziwnym trafem nie mogłem tego nigdzie znaleźć po polsku. Miałem w jakiejś książce, ale... No właśnie, o dziwo nie mieli. W każdym razie jest po angielsku i tutaj on opisuje właśnie, że zdobył 46 ufortyfikowanych miast judzkich, dokładnie ta sama liczba co w Biblii, także mniejsze miasta. Że właśnie podbił tam, używając tych swoich machin wojennych, że wziął ponad 200 tysięcy ludzi w niewolę i że zamknął Ezechiasza jak ptaka w klatce w Jerozolimie. Czyli jakby pokazał to z takiej bardzo dobrej dla siebie strony, że taki sukces, że tak jakby... Nie on nie zdobył. Tak, tylko że on jak gdyby chciał, że on po prostu... Nie... A to było naprawdę z punktu widzenia akurat tego władcy, to było naprawdę bardzo nielogiczne posunięcie. Po tym wszystkim, co zrobił, po tym jak ważne to było miasto Jerozolima, po tym, że właściwie no, podbił te wszystkie okoliczne, ale nie podbił tego, co najważniejsze, tego zarzewia buntu przeciwko niemu. No to bardzo nielogiczny ruch z jego strony. Naprawdę to nie był jego sukces, tak można powiedzieć, zdecydowanie. Początkowo płacił. No i właśnie jeśli chodzi o haracz, to też i Biblia i Sanheryb mówią, że ten haracz jakby Ezechiasz jednak zapłacił, ale jakby to nie spodobało, jakby Biblia to przedstawia tak, że król asyryjski od niego nie odstąpił, no zresztą po co miał odstępować, jak mógł zniszczyć od razu go i rozwiązać problem, no a jakby... Sanheryb bardziej przedstawia, że się zmiłował, przyjął haracz i odszedł. Czyli tak jakby pozwala mu to zachować twarz na pewno.
tak ten zabytek wygląda. No nie ma obrazków, sam tekst, 6 stron tekstu. Można sobie poczytać. I większość tego tekstu właśnie to są kolejne wyprawy Sanchyryba. On tam po prostu opisuje, co tam zdobył, jak. Też opisuje siebie w bardzo, no, tam stosuje różne tytuły do siebie, jak władca wszechświata. No skromny to on nie był, tak można powiedzieć. Jak zresztą większość tych władców starożytną. No i właśnie to, co wspominałem, że te relacje są zasadniczo zgodne w różnych punktach. Taki właśnie jak to, że zdobyto 46 ufortyfikowanych miast, że doszło do oblężenia Jerozolimy, ale jej nie zdobyto. No i oczywiście obie strony, i Sanheryb, i Biblia, przedstawiają kampanię jako swoje zwycięstwo, co jest typowe dla tych relacji biblijnych i pozabiblijnych. To zazwyczaj jest jakaś sprawa tak przedstawiona, że każdy przedstawia swoje zwycięstwo. Chociaż no tak nie, naprawdę... To mamy prawdę, nie? Tak, mamy prawdę, ale też jednak powiedzmy, że Hiskiasz stracił 200 tysięcy ludzi, 46 miast, więc to było zwycięstwo, ale okupione ogromnymi stratami. Zresztą na przykład w księdze Izajasza ten najazd jest zapowiedziany tak, że król tam asyryjski zalei ich aż po szyję, więc to było zwycięstwo, ale to było jednak bardziej pyrrusowe zwycięstwo. To było okupione ciężkimi stratami. Tak. No i właśnie ostatnia ciekawa rzecz, właśnie a propos Sanchyryba, o której chcę powiedzieć, to jego zdobycie Babilonu. Właśnie Babilon był pod władzą biblijnego Meroda Baladana. Też Sanchyryb dużo pisze o tym władcy w tych swoich annałach i też to jest ciekawe, o sobie pisze, że jest bardzo wspaniały, a tych swoich wrogów określa bardzo negatywnymi określeniami. Naprawdę aż można się pośmiać, że tam uciekinierzy, ja jakoś teraz nie jestem w stanie z głowy zacytować, ale coś takiego, uciekinierzy, tchórze, fałszywi władcy, no jakoś tak ich opisuje w tych swoich annałach, tak bardzo negatywnie, a siebie bardzo pozytywnie. I dużo też pisze o tym Merodach Baladanie. No i właśnie w zemście za ten bunt Babilonu, zaginięcie jego syna, niszczy to miasto i właśnie taki przetłumaczony na polski z jego nauk znalazłem zapisek, że zaatakował je huragan, powalił jak burza, nie oszczędził mieszkańców, no pomordował, splądrował, zniszczył i też właśnie zniszczył świątynię i zniszczył to miasto wodą, czyli skierował brzeg Eufratu na Babilon, czyli ogromne przedsięwzięcie, no wyjątkowo okrutny władca, tak, inżynieryjne, logistyczne, no ogromne przedsięwzięcie. Był to potężny władca z dużym ego, jak zazwyczaj ci władcy, ale... Tak, ale właśnie Jerozolimy nie zdobył i właśnie, więc to jest naprawdę osiągnięcie, że Hiskiasz się obronił, więc nie dziwię się, że to jest centralna część Księgi Izajasza, że zwycięstwo nad Sanchyrybem. I co ciekawe, w Biblii ten podbój Babilonu też jest wzmiankowany w Izajasza 21:9. Tam jest tak napisane. Oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł, upadł Babilon, upadł. I wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi. To jest bardzo ciekawy tekst, bo zapewne może to też być proroctwo a propos przyszłej klęski Babilonu, ale to jest właśnie te czasy, kiedy Babilon rzeczywiście upadł dzięki Sanchyrybowi. To jest ciekawe, bo zdaje się, że nigdzie indziej w Biblii to wydarzenie nie jest wzmiankowane, a właśnie ta wiedza historyczna pozwala szerzej spojrzeć na ten tekst, że wtedy, kiedy jakby ci jeźdźcy przybyli, Babilon rzeczywiście upadł i też bożki zostały strzaskane przez Sanchyryba. To jest bardzo ciekawe. Więc tyle o Sanchyrybie. Ta Asyria nam się cały czas przewija, a teraz już wracam do Judy. I do Ramat Rachel. Ramat Rachel to była baza militarna judzka w czasach Ezechiasza i ona została zniszczona przez Sanchyryba. Ona była zlokalizowana w pobliżu Jerozolimy. Później w miejsce tej bazy, bo to miejsce odbudowano, powstał
pałac, który też był dosyć wspaniały. Co ciekawe, to Rama Trachel... Rama Trachel. To miejsce, jak zostało odbudowane, bardzo przypominało Samarię w ogóle, tylko w wersji miniaturowej, w tym właśnie jak było zbudowane architektonicznie, nawet tam jakieś prace ziemne, jakby to była taka mini Samaria, więc to jest też ciekawe, że może to przybycie Izraelitów z północy miało jakiś wpływ, że sobie takie coś na podobieństwo swojej zniszczonej dawnej stolicy tam, czy przejętej przez Asyryjczyków, po prostu postawili. Może już tego pałacu nie będę dokładnie opisywał, ale też właśnie jest to o tyle ważne, że wyobrażenie tego pałacu, który odkryto w całości, może dać wyobrażenie, jak mogły wyglądać pałace w Jerozolimie. To jest widok na ten, tam jest park archeologiczny, można zobaczyć sobie to, co z tego zostało. Te murki, jak to można zobaczyć. W internecie jest zresztą więcej zdjęć. No, byłoby miło tak pokazać dużo tych zdjęć, ale właśnie to jest ten dylemat, czy pokazać więcej obrazków, czy więcej wiedzy przekazać. I teraz bardzo ciekawa sprawa, miasto Lakisz. Lakisz to było drugie co do wielkości znaczenia miasto w Judzie. Przy czym no, było dużo mniejsze od Jerozolimy. To jest współczesny Tel el-Dweir. I starożytny Lachisz miało 20 hektarów. I w roku 701 było również celem Sancheryba. I Sancheryb to miasto zdobył i zniszczył. To wydarzenie jest bardzo dobrze udokumentowane, bo jest znane i z Biblii, i ze źródeł asyryjskich, i też jest ono przedstawione na reliefie asyryjskim, czyli w ogóle jest cała ilustracja, jak Sancheryb zdobywał to miasto. No i jest też dobrze poznane archeologicznie. Jest to być może jedno z najlepiej udokumentowanych wydarzeń w ogóle w całej Biblii. Raz kilka obrazków. Lakisz, tutaj właśnie widzimy, to jest, zdaje się, widok na bramę i na dwie warstwy murów. I w ogóle Lakisz było naprawdę też silnie ufortyfikowaną twierdzą. Naprawdę to było potężna twierdza. Tutaj widzimy taką artystyczną rekonstrukcję, mniej więcej opartą o to, co mamy. Czyli mamy właśnie i bramę, mamy dwie warstwy murów, w środku jeszcze była forteca, jakby królewska, centrum administracji królewskiej, które też było osobno jeszcze chronione. Więc to była potężna twierdza. Sama brama zresztą też miała kilka poziomów, że tam była brama wewnętrzna, zewnętrzna, że to też jakby, mimo że brama to jest zawsze najsłabszy punkt fortyfikacji, to ta brama była szczególnie potężna. A to jest widok w całości na ten tel, czyli widzimy, że dosyć duży i wysoko wyniesiony. I mało wykopany. Dobrze zburzone. Tak, no kopanie takiego telu, no to jest po prostu bardzo żmudna praca, mnóstwo ludzi. Też to, żeby to zrobić po prostu dobrze i dokładnie, no to jest mrówcza praca. Zresztą też jest ta... Ogromne koszty i też to, żeby nie kopać wszystkiego naraz, tylko żeby też zostawić część stanowisk przyszłym archeologom, którzy mają lepsze sposoby badań, że po prostu mogą, jest to założenie, że tak jak w przeszłości wiele zostało zniszczone poprzez złe badania, złą metodologię, tak dzisiaj bierze się pod uwagę, że w przyszłości sposoby eksploracji mogą się rozwinąć i lepiej zostawić część stanowisk dla przyszłych badaczy. Poza tym kwestia ubogacenia kulturowego, to czego nie odkopią, tego nie ubogacą. Ale czy w archeologii po prostu nie dominowała po prostu taka jednak ideologia takiego no, rabunkowego
uzyskiwania faktów. No właśnie, to były początki archeologii, ale to się z czasem właśnie zaczęło zmieniać. I dzisiaj archeolodzy, jak ktoś jest tak zwanym fanciarzem, czyli chce właśnie mieć dużo tych znaleźć, to tak patrzą na to krzywym okiem, że a, to jest fanciarz. A. Więc to się zmieniło, ale oczywiście no to wygląda, jak archeolog znajdzie coś cennego, no to się cieszy jak dziecko po prostu. A, złoty pierścień, no niesamowite. No... Albo to naprawdę, jak się na stanowisku znajdzie, ja sam tego doświadczyłem kilkukrotnie, po prostu patrzę, a tutaj wow, zdobiona sprzed 2000 lat tam jakieś naczynie ceramiczne, wow, niesamowite. No to jest coś, to jest ta chwila, kiedy się coś odkrywa, to jest niesamowita chwila, nie da się ukryć. Ta chwila następuje zwykle rzadko, bo to odkopanie tego wszystkiego, no to jest mega żmudna praca, ale... Ten efekt jest tego wart często. To jest brama. To jest brama, tak? A obok być może była świątynia. Więc jedna z tych nielegalnych świątyń, biblijnie rzecz biorąc. Fortyfikacje tego miasta, właśnie był mur zewnętrzny i był mur wewnętrzny. Mur zewnętrzny miał 6 metrów grubości. Zbudowany był z cegieł mułowych na fundamencie kamiennym. Brama miejska była też podwójna, miała sekcję wewnętrzną, zewnętrzną. A miasto też było tak skonstruowane, że ulice miały kanały odpływowe. I w ogóle fortyfikacje zaczęły być tam wznoszone już 200 lat przed tym najazdem. I Biblia przypisuje właśnie budowę fortyfikacji w Lakisz Roboamowi, synowi Salomona. Ale też naukowcy rozważają, czy nie zrobił tego jakiś z jego następców. Tylko uczciwie mówię, że tak to jest w nauce, przy czym no Biblia dosyć wyraźnie mówi, że to był Roboam i ten czas się mniej więcej zgadza. Wewnętrzna była część mieszkalna, była tam ulica główna i była też właśnie ta północna część miasta, która była odgrodzona murem i tam była administracja królewska. No to widać było na tym artystycznym przedstawieniu, że tam była część specjalnie dla administracji królewskiej. Może już też tego nie będę dokładnie opisywał, bo to już czasu coraz mniej, ale tak, no też widać tam wyraźnie, że jakby te fortyfikacje, czy też ten pałac się rozwijały, że on był coraz większy, z czasem coraz kolejne części dobudowywano i z czasem też tam powstał największy dotychczas badany budynek w Izraelu, miał wymiary 36 na 76 metrów. No, może też o tym wspomnę, że ten budynek górował nad innymi budynkami w mieście, bo też był wzniesiony na takim podium ziemnym. Tutaj akurat tego chyba dobrze nie widać, ale to też jakby pokazywało tą władzę królewską, że jakby to centrum administracji króla górowało nad resztą miasta. Mowa o tym pałacu, tak? Tak, mowa o tym pałacu. Ale przepraszam, bo mam pytanie, bo teraz z jednej strony mówisz, że zostało to jakby przebadane, jego granice, a z drugiej strony pojawia się to wzniesienie jak praktycznie gładkie i wolno od wykopalisk, więc o co chodzi? Aha, no bo po badaniach bardzo często jakby po prostu to, co zostało, zależy co się z tym zrobi, bo czasami jakby powstaje na przykład rezerwat archeologiczny, ale czasami po prostu się zakopuje to, co przebadano. Tak, no bo to jest też po prostu często niebezpieczne, jak, no bo nie może po prostu zostać takie coś. No my na przykład zazwyczaj... Dokumentację, tak? Tak, no dokładnie. No na wszystkich na przykład wykopaliskach, na których ja byłem, no to dzisiaj by nikt nie powiedział, że tam było stanowisko, no bo wszystko zostało zasypane po prostu. Chyba, że coś jest i trzeba odkryć, nie? Albo jest program, żeby zrobić z tego rzeczywiście coś udostępnionego. Tak, dokładnie, więc różnie się z tym robi, no ale często się zasypuje i zostaje dokumentacja i to funkcjonuje w literaturze. A tak, jeśli chodzi o samo oblężenie Lakisz przez Sancheryba, to właśnie bardzo wyraźnie jest ono obrazowane przez relief tego władcy w Niniwie. Został on sporządzony prawdopodobnie przez artystę, który był obecny w obozie asyryjskim. On sobie tam prawdopodobnie zrobił jakieś rysunki robocze, a później to
przekształcił właśnie w relief już na miejscu w Niniwie. Na tym reliefie widać właśnie różne elementy architektoniczne miasta, właśnie między innymi te dwa mury, bramę, wieże. I też wieże mają balkony na szczycie. To jest coś, co archeologia nam raczej nie jest w stanie powiedzieć, jak wyglądał szczyt wieży. A właśnie taki relief nam uzupełnia tą wiedzę i też widać, że te wieże też były dobrze pomyślane, że jakby bardzo wspierały obrońców. Widać też właśnie, jak walczyli Asyryjczycy, czyli właśnie mieli tam te swoje jakieś tarany, te jakieś swoje takie wieże, czy rampy, czy jakby to nazwać. A z kolei widzimy też Judejczyków, którzy próbują zniszczyć te przyrządy asyryjskie, rzucają tam jakieś pochodnie. Widzimy też tam łuczników i widzimy też, że Asyryjczycy tam gaszą ogień i kontratakują strzałami, kamieniami. No, to jest w całości. Niestety to jest duży relief, bardzo szczegółowy, ma bardzo dużo elementów. Podejrzewam, że można by z pół godziny spędzić opowiadając, co na nim jest, ale właśnie między innymi tu widzimy te dwa mury, widzimy właśnie przebieg walk, właśnie widzimy wieżę. To jest obronna, to jest po prostu tak, że no to jest taki sposób przedstawiania przez Asyryjczyków. Perspektywa, ja wiem, on jest dziwny i on jest trudny do odczytania, ale no, da się i tak bardzo dużo odczytać z niego, zwłaszcza jak się przyjrzy temu bliżej, bo bliżej wiele szczegółów widać lepiej. O, tutaj widzimy właśnie zbliżenie. Właśnie widzimy łuczników, no, tutaj chyba tak dokładnie nie widać. To są rakiety piorun, grom? Nie, to są strzały. A, to są strzały. Tak przedstawiłem. Tak właśnie, o tu widzimy tą machinę oblężniczą asyryjską, to jest taka i chyba... Jest, czy jest? Tak, to jest ich produkt taki markowy. Tak bym to nazwał. Jedno, drugie... O. Jak czołg, no. Nie jest tak, że bez lufy. Zobaczcie, nie jest takie coś, co służyło do rozbijania murów właśnie. Zmurowo mi się to nazywa. No tak, czyli czołg, no. Tak, no i właśnie możliwe nawet, że tam znaleźli... Czołgą raczej odpowiadają te rywane kurwarki niż to. Możliwe nawet, że znaleźli część, która mogła być elementem tej machiny, ale nie jest to pewne, więc no tu widzimy, z czym musieli się mierzyć obrońcy. A to w oryginale. To widzimy, że jak to wygląda. No, dlatego pokazałem rysunek. Tak, no jest to bardzo ciekawe i analiza tego jakby może dużo nam powiedzieć o tym, jak wtedy walczono, jak to wszystko wyglądało. Też przedstawienia Izraelitów, no jest to bardzo ciekawe. No. I jeszcze co warto powiedzieć, to Asyryjczycy też usypali wał w pobliżu miasta i to jest też jedyne dotychczas poznane tego rodzaju znalezisko. Użyli do jego budowy dużo kamieni. Między tym wałem a murami odkryto właśnie ślady tej strasznej wojny. Mnóstwo grotów, strzał, kamieni, zwęglonego drewna. No widać, że tam była ciężka walka. I właśnie też znaleziono fragmenty łańcuchów, które mogły być albo jakimś elementem tych asyryjskich taranów, albo mogły być elementem jakiejś izraelskiej broni, która miała powstrzymać te tarany. No nie wiadomo dokładnie, co to jest, jak z wieloma rzeczami, które archeolodzy znajdują. A w samym Lakisz, mimo że było tak potężnie ufortyfikowane, został jeszcze wzniesiony antywał, który miał za zadanie bronić miasta, gdyby padł miejski mur. Więc aż do takiego ekstremum były posunięte środki ostrożności w Lakisz, ale niestety one się na nic nie przydały. I miasto zostało zdobyte, mimo tego, że było tak potężnie ufortyfikowane. I w pobliżu miasta odkryto też masowy pochówek tysięcy ciał izraelskich obrońców Lakisz, które jest ostateczną
ostatecznym świadectwem straszliwej rzezi i klęski, która się tam dokonała. Tak, no to też widać na tych przedstawieniach asyryjskich, co oni tam robili z jeńcami. No, miasto było potężne, ale padło po prostu pod naporem asyryjskim. Taka klęska straszna. O czym warto też wspomnieć, Lakisz było zniszczone dwa razy, ponieważ raz zostało zniszczone przez Asyryjczyków, a później przez Babilończyków. I dosyć długo to pierwsze zniszczenie przez Asyryjczyków funkcjonowało w nauce jako to, że Lakisz było dwa razy zniszczone przez Babilończyków, bo taki był pogląd chyba pierwotnego badacza Lakisz, za tym też poszedł Albright, i to jest akurat jeden z jego błędów, więc to jest też takie coś, że nawet jak ktoś jest wielkim autorytetem i się naprawdę zna na swojej robocie, to i tak popełnia błędy. I dopiero jakby współczesne wykopaliska dosyć wyraźnie pokazały, że to zniszczenie Lakisz to było tej warstwy trzeciej, to było zniszczenie dokonane właśnie przez Asyryjczyków i Sennacheryba, i to już właściwie jest coś, co jest pewne. A Babilończycy zniszczyli warstwę drugą, Lakisz, czyli odbudowane miasto po klęsce, bo miasto to zostało odbudowane. No i właśnie po odbudowie już nie było tak potężne jak wcześniej, a jakieś właśnie fortyfikacje były słabsze, mury cieńsze. No to nie jest taka prosta rzecz odbudować miasto, potrzebne są siły ludzkie, materiały. Mimo wszystko to miasto funkcjonowało aż do zniszczenia Judy w 586 roku z ręki Nabuchodonozora. Wtedy padło po raz drugi. Co ciekawe, odkryto tam też grupę ostrak, czyli ceramiki zapisanej inskrypcjami. Większość tych ostrak to była korespondencja militarna. Ona była związana już z tymi czasami bardziej zbliżonymi do Nabuchodonozora. Między innymi są tam wspomniane sygnały ogniowe, które były jakimś rodzajem systemów ostrzegawczych. Ostraki są zapisane atramentem i są przetłumaczone na język polski. Nawet widziałem, że w Wikipedii można sobie poczytać ich treść. Już nie będę dokładnie mówił, ale głównie no, jest to korespondencja wojskowa. Tak, taka ostraka z Lakisz wygląda. To jest inna ostraka, tu jest nawet z tłumaczeniem po angielsku od razu. W ogóle widziałem fajna strona, ta bible.ca, bo jest tam dużo takich właśnie starożytnych jakichś właśnie pieczęci, ostrak razem z tłumaczeniami po angielsku, więc można to tam sobie wszystko zobaczyć. To jest fajna praca, jaką tam zrobili. Reszta Judy. Większość Judy to były jakieś pomniejsze miasteczka, które tak naprawdę też można w jakimś sensie uznać za pomieszanie funkcji miejskich i wsi, bo głównie utrzymywały się one z rolnictwa, ale bezpieczeństwo ludności wymagało właśnie, żeby ludzie mieszkali w murach, w miastach otoczonych murami. Takie miasteczka miały zazwyczaj 5 do 8 hektarów, około 500 do 1000 mieszkańców, to są oczywiście szacunki. Miały właśnie mury miejskie, jedną bramę. Mieli zazwyczaj właśnie mieszkańcy, to byli rolnicy. W pobliżu też były osobne posiadłości rolnicze, ale ich ilość była ograniczona liczbowo. No bo wiadomo, przychodzi wróg, no to to co jest na zewnątrz zostaje bez problemu zniszczone, więc bezpieczeństwo wymagało mieszkanie w miastach po prostu. W domach czy w posiadłościach mieszkańców są między innymi właśnie prasy oliwne, co pokazuje i charakter ich prasy i właśnie znaczenie wyrobu oliwy w Izraelu. I w większości z tych miast nie odkryto za dużo pozostałości po budynkach publicznych, tak jak na przykład właśnie w Lakisz czy w Ramat Rachel, że tam pałace, jakieś takie centra, a na przykład w Berszewie odkryto składy, które najprawdopodobniej były budynkiem publicznym. Większość domów była przeciętnych rozmiarów, ale odkrywane są także większe domy, czyli jakieś rezydencje, które były albo własnością jakichś urzędników królewskich, albo jakichś bogatszych obywateli.
Te miasteczka też się z czasem rozwijały, jakby widać wyraźnie w archeologii ich rozwój od X do tego VIII wieku przed naszą erą. Na przykład Mispa z niewielkiego miasteczka widać, że rozwijała się terytorialnie i później powstały solidniejsze mury. Może to też być związane akurat w Mispie z tym, o czym czytamy w Biblii, że król Asa zbudował Mispę w pierwszej królewskiej 1522. Jeśli chodzi o te miasteczka, to po tym jak się rozwijały, czy w tych ich żywotności widać zniszczenia dokonane przez Sancheryba, między innymi właśnie w Lakisz, w Timnie, w Ramatrachel, w Gezer, ale zostały te miasta odbudowane. VII wiek przed naszą erą jest widoczny w archeologii jako taki duży okres rozwoju i powodzenia Judy. Jerozolima właśnie ma wtedy duży rozmiar, powstają nowe osady i ten okres powodzenia kończy się razem z najazdem babilońskim i wtedy następuje kompletne zniszczenie, jakby większość stanowisk albo przestaje funkcjonować, albo właśnie jest bardzo wyludniona. Widać to bardzo wyraźnie, że ten najazd miał straszliwe konsekwencje. Przy czym też ciekawe, że część miejsc w Judzie, na przykład Mispa, właśnie widać, że funkcjonowała w sposób niezakłócony, czyli jakby tam była stolica później prowincji babilońskiej rządzonej przez Gedeliasza i to też widać, że Mispa nie została zniszczona i trochę miejsc jakoś się ostało w tej strasznej nawale wojennej. Dobrze poznany archeologicznie jest Negev, są tam liczne fortece, wiele zostało przebadanych i właśnie znaleziono tam liczne dane i o kulturze materialnej, i o piśmiennictwie. Jednym z najważniejszych miejsc w Negevie jest właśnie twierdza w Aradzie. To była właśnie królewska forteca, która miała tam bronić państwa judzkiego od południa. Ja już widzę, że tutaj czasu jest naprawdę niewiele, to już będę skracał trochę to, co mówię. Ale właśnie była to nie tylko silna forteca, ale była tam też właśnie dobrze zbadana świątynia judzka, która była najprawdopodobniej świątynią Jahwe, oczywiście nielegalna. Była to ta jedna z tych tak zwanych świątynek, o których jest tak dużo powiedziane w księgach królewskich. To jest widok na Arad i na tą świątynię, a tu jest właśnie ta świątynia z różnymi częściami. Ta świątynia widać, że ma wiele elementów takich samych jak to, jak świątynia powinna wyglądać według Biblii, czy na przykład miejsce najświętsze, jakiś tam dziedziniec, miejsce na ołtarz. To jest dosyć ciekawe. O tym też by dużo można mówić, bo też z tego co pamiętam, w tej świątyni widać było też efekty reformy religijnej, że tam zdaje się stał jakiś posąg, ale są ślady, że ten posąg został usunięty, zakopany, a później odkopany. Czyli widać to, o czym jest mowa w Biblii też, że były próby reform. Widać też, że na przykład jest taki fragment w Księgach Królewskich, gdzie jest napisane, że w tych świątyniach, że chociaż były te świątynie nielegalne, to jednak oddawali cześć tylko Jahwe. Jest taki fragment i to też jakby może można trochę lepiej zrozumieć w obliczu tego Jahwe i jego Aszery, że po prostu w tych świątyniach mógł być jakiś tam posąg, który nazwano Jahwe i jakiś tam jakaś i ktoś jeszcze, no dokładnie, więc... A to nie jest coś, co jakby, no jest to po prostu coś takiego, co widać to w Biblii, ale no nie było to coś, czym jakby chciano się chwalić, że tak to wyglądało. Widać to wyraźnie w tym obrazie archeologicznym. Znaleziono też w Aradzie wiele ostrak i one są dosyć ciekawe. Część jest właśnie o charakterze militarnym. Na przykład w jednej z nich dowódca twierdzy ostrzega, czy nie, czy to nie był dowódca twierdzy, to był jakiś wyższy wojskowy z Jerozolimy i on wysłał ostrzeżenie do dowódcy twierdzy, że istnieje zagrożenie ze strony Edomu. I to jest datowane mniej więcej na czasy Ezechiasza, ta ostraka, chociaż może też być późniejsza.
I właśnie większość ostrak ma taki charakter wojskowy. Jedna z takich ostrak jest też ciekawa, ponieważ jest to list od razu króla judzkiego, który nie wiemy z imienia, kto to był, ale ten król judzki informuje dowódcę twierdzy, że wstąpił na tron i pisze też dalsze rozkazy, między innymi wspomina o polityce tam międzynarodowej i swojej wizji o relacjach z Egiptem na przykład. Czyli to jest takie bardzo ciekawe, że bezpośredni list króla judzkiego do swojego dowódcy. Też widać trochę starożytnych działań wojennych z tych ostrach, na przykład przez to, że jedna z tych ostrach ma rozkaz po prostu tego, żeby przesunąć oddział z jednego miejsca do innego po to, żeby się szybko przeciwstawić zagrożeniu ze strony Edomitów. To jest bardzo ciekawe. Część tych dokumentów dotyczy zaopatrzenia. Trochę jest też wspomniane o cypryjskich najemnikach, którzy też są widoczni poprzez to, że są tam cypryjskie zabytki, ale już o tym nie będę wspominał. To jest jedna z tych ostrak z Aradu. To inna. Tu jest właśnie to, jak król Izraela napisał, że zostałem królem i tam dalsza treść. Akurat ta ostraka została bardzo zniszczona, jest w takim bardzo fragmentarycznym stanie. No właśnie, Negev jest dobrze przebadany, jest tam wiele innych jeszcze dobrze zbadanych stanowisk, na przykład Hurwat Uzza, Berszeba, Kadesz Barnea, a już o tym wszystkim nie będę opowiadał, bo to jest właśnie dużo wiedzy. To jest tylko taki widok na Berszebę, żeby sobie zobaczyć, jak to wyglądało, taki właśnie widzimy. Tak, aż od Dan, aż po Berszebę, dokładnie. I tak, właśnie ciekawym też stanowiskiem jest Kuntilet Ajrut, o którym też wcześniej wspomniałem. To był karawansera i tam się zatrzymywały karawany. Właśnie tam znaleziono tą dedykację dla Jahwe z Samarii i jego Aszery, ale znaleziono tam też inne tajemnicze dedykacje, na przykład Jahwe z Temanu i jego Aszery, oczywiście, gdzieżby bez Aszery. Więc tak to wyglądało. Takie były wierzenia tamtejsze. A dlaczego w takim miejscu jak Karawanseraj znajdujemy jakieś dedykacje religijne? Oczywiście dlatego, że to były niebezpieczne czasy i handlarze chcieli sobie zapewnić przychylność bogów, więc dlatego takie rzeczy tam są. Jeszcze ciekawa sprawa. Na wielu naczyniach ceramicznych z czasów Ezechiasza jest taka bardzo malutka inskrypcja LMLK, Lamelek. To jest inskrypcja, która oznacza należące do króla. Tak. Te naczynia są odkrywane głównie w tych miastach, które były zagrożone inwazją Sanheryba. Więc widać dzięki temu bardzo wyraźnie, że Ezechiasz się naprawdę dobrze przygotował do tej wojny, zaopatrywał zagrożone miasta. I część z tych naczyń przetrwała wojnę i była później dalej funkcjonowała. To jest na przykład takie naczynie właśnie zasobowe z taką inskrypcją. Tutaj nie widać, bo ona była bardzo niewielka. Ona jest tutaj. Za chwilę pokażę w przybliżeniu. I tu widzimy tą inskrypcję z symbolem królewskim. No widzimy, to jest to uszko i to jest znak króla i ta inskrypcja, ona jest taka bardzo niewielka. To lepiej widać nawet na tych znaczkach pocztowych, które na ich podstawie sporządzono, że tutaj jest te cztery litery słów inskrypcji, znak królewski, czyli to właśnie pokazuje bardzo te przygotowania Ezechiasza do wojny. No i już powoli kończąc historię Judy, zniszczenie jest bardzo widoczne w tym materiale archeologicznym i część zniszczeń pochodziła od Babilończyków, a część najprawdopodobniej też według relacji biblijnej też od Edomitów, zwłaszcza te w Negewie na południu, czyli też to, co było w tej korespondencji militarnej, że widać było, że Edom był zagrożeniem i jak mogli, no to wtedy zaatakowali Izrael, korzystając z okazji.
Po inwazji babilońskiej większość miasta została zniszczona, ale na części stanowisk jest widoczna kontynuacja osadnicza. Właśnie na przykład w Mispie, gdzie rządził Gedeliasz. Tak, został zabity dosyć szybko. Piśmiennictwo w tych czasach się bardzo rozwinęło. Właśnie tak jak w poprzednich epokach, co wspominałem ostatnio, jest bardzo niewiele inskrypcji. Dosłownie można je na palcach dwóch, trzech rąk policzyć. To tak właśnie na te wieki 8-7 już mamy ich bardzo dużo. I właśnie Lakisz, Kuntilet, Ajrut, Arad, wszystkie Lamelek, no jest ich dużo. Inskrypcja Siloam, pieczęcie, naprawdę piśmiennictwo się rozwinęło, a to są tylko dzieła na ceramice, a przecież jeszcze były zwoje. Na przykład w księdze Jeremiasza wyraźnie widać, że księga została spisana na zwoju, więc piśmiennictwo się bardzo rozwinęło. Że zwoje nie przetrwały ze względu na to. Tak, tak, no bo w ogóle materiały organiczne bardzo źle się zachowują. Jak się coś organicznego znajdzie, nawet jakiś fragmencik, no to jest naprawdę duże odkrycie, że to albo muszą być dobre warunki, albo no czasami jakiś się fragmencik w jakiś sposób zachowa, ale to jest naprawdę ciężko, żeby to się zachowało. I religia izraelska, o tym by też można właśnie długo mówić, ale właśnie według Biblii to niewierność religijna to była przyczyna upadku i Izraela, i Judy. Jest to dosyć wyraźnie widoczne i właśnie ten obraz archeologiczny wyraźnie pokazuje, że tak to wyglądało. Świątynia w Dan to jest jeden przykład. Teraz mówię i o Izraelu na północy, i o Judzie. I właśnie liczne prywatne miejsca kultowe, właśnie jakieś pokoje kultowe w Megiddo i liczne takie właśnie te świątynie lokalne, na przykład ta świątynia w Aradzie, jakieś miejsce kultu w Berszebie, bo też nie pokazałem, to pokazywałem na pierwszym wykładzie akurat, że tam był ołtarz w Berszebie między innymi i właśnie te świątynki, też jakieś właśnie figurki kultowe i właśnie łączenie kultu Jahwe z innymi bóstwami, Jahwe i jego Ashera. Jakieś kamienie kultowe, tak zwane Masebot w pobliżu miejskich bram. Odkrywane są ślady reform, tak jak wspominałem, ale to były bardzo krótkotrwałe działania. Więc z punktu widzenia archeologii to Izrael i Juda to były raczej narody politeistyczne, które wyznawały i Jahwe, i Aszery, i Baala, może jakieś inne bóstwa też. I to współgra z obrazem ksiąg królewskich, gdzie widać, że jakby te praktyki czczenia innych bogów miały miejsce i właściwie przez większą część historii Izraela. I były karane. Tak, o Babilonie już mam tylko troszeczkę już, bo to jest kolejny wielki temat, zresztą no, tych dużych tematów jest dużo. Ale Babilon właśnie też miał bardzo starożytną historię, między innymi Hammurabi w drugim tysiącleciu przed naszą erą, to był okres starobabiloński, ale znowu w tym okresie mamy do czynienia z tak zwanym Imperium Neobabilońskim. Najważniejszymi władcami byli Nabopolassar i Nabuchodonozor, zwłaszcza ten drugi, i właśnie oni doprowadzili do zniszczenia Asyrii i do zbudowania potęgi babilońskiej. To imperium trwało krótko. Zostało podbite 70 lat od momentu, w którym zastąpiło Asyrię w 539 roku przed naszą erą. Samo miasto Babilon posiadało naprawdę wspaniałe budowle, niezwykle piękne mury, bramę miejską, zigurat. Można to zobaczyć w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. No właśnie te wiszące ogrody to jest nie wiadomo dokładnie. Jest nawet możliwe, że one były, ale w zupełnie innym mieście i w innych czasach. Do końca nie wiadomo, jak to z nimi było. No właśnie, więc to akurat niekoniecznie musiało być w Babilonie. Możliwe, że rzeczywiście coś takiego istniało, ale niekoniecznie tam i niekoniecznie w tych czasach. I to tylko pokazuje taką bardzo ładną rekonstrukcję na podstawie tego, co odkryto, bo te cegły babilońskie, one były właśnie zdobione na niebiesko, nawet, bo część murów była pod ziemią, to jest rekonstrukcja, część murów była pod ziemią, ale nawet to pod ziemią, tam było wszystko zdobione, były tam jakieś właśnie
To są te takie małe punkciki, to były, szkoda, że nie mam obrazku, to były takie przedstawienia poświęcone różnym bogom. To były jakieś lwy, jakiś smok, jakieś tam różne takie zwierzęta. To w Berlinie jest to prawo, nie? Tak, to jest wszystko w Berlinie, Muzeum Pergamońskie. Jest nieczynny do końca szewco. Kto jedzie w To jest bliziutko, no, a to jest coś wartego naprawdę zobaczenia. I właśnie też w księdze Daniela czytamy o tym, jak Nabuchodonozor, jak spojrzał na Babilon, to popadł w pychę, że powiedział, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem. I naprawdę, patrząc na to, co odkryliśmy, to rzeczywiście był wspaniałe, potężne miasto, że nie dziwię się, że Nabuchodonozor popadł w taką pychę, patrząc na to, że o, jaki tu jestem potężny, podbiłem świat, takie miasto zbudowałem, no bo rzeczywiście zbudował, ale jak wiemy, takie osiągnięcie to nie jest coś, co daje życie wieczne, nawet jeżeli jest potężne tutaj na ziemi. Już kończąc, przedstawię kilka znalezisk związanych z Nowym Testamentem, ale nie będzie to żaden święty Graal. Będzie to kilka trochę mniej, ani czaszka świętego Pawła, ani nic takiego. No niestety. Jednym z takich odkryć jest tablica Erasta. Eras z Koryntu jest wspominany w listach apostoła Pawła, że był to skarbnik miejski bodajże. No i odkryto taką płytę z jego inskrypcją, że tam Erast coś tam ufundował, tak? Tutaj widzimy, to jest... I ta płyta jest datowana dokładnie na te czasy. Tutaj jest Erastus. Akurat nie mam... Możemy przeczytać nawet. Tak? Możemy przeczytać też. Erastus, co... ale że on coś ufundował. Akurat nie mam tłumaczenia pełnego tej inskrypcji akurat. I czasy się zgadzają. Jakby w nauce tylko jest spór, że może to był inny Erast, bo wierzący w Koryncie to byli z niższych sfer. No ale wyraźnie jest powiedziane, że akurat Erast był z wyższych sfer i że był kimś ważnym. Więc no, jest możliwe, że było dwóch Erastów z Koryntu, którzy tam sprawowali władzę. Nie można tego wykluczyć, ale jest też możliwe, że to jest akurat ten Erast, o którym czytaliśmy w Biblii. Przez archeologię potwierdzona została także historyczność Poncjusza Piłata, bo też twierdzono, że to była niehistoryczna postać. Mianowicie odkryto kamień, gdzie on się podpisał, że też coś tam ufundował. Tłumaczy się tu inskrypcję mniej więcej Poncjusz Piłat, prefekt Judei, podarował Tiberium mieszkańcom Cezarei, jakoś tak, ale też dokładne tłumaczenie jest debatowane. Co jest ważne a propos tej inskrypcji, wyraźnie w niej widać, że Piłat był prefektem, a nie prokuratorem, bo przez Tacyta i Józefa Flawiusza jest określany tytułem prokurator, który był wyższym tytułem, a tymczasem był on jedynie prefektem. I tutaj właśnie widzimy, ten Pilatus jest tutaj. Pilatus podpisał się. Więc dzięki temu też widzimy, że była to postać historyczna. Innym ciekawym odkryciem związanym właśnie z archeologią Nowego Testamentu jest łuk triumfalny Tytusa. Właściwie nie wiem, czy nawet można to nazwać odkryciem, bo ten łuk po prostu stoi w Rzymie od kiedy został zbudowany, jak wiele innych rzymskich konstrukcji. One, Rzymianie naprawdę byli niesamowici pod tym względem. Na przykład w Hiszpanii chyba jest most, który od 1900 lat jest używany w niezmienionej formie rzymskiej. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale... Myślisz, trzęsienie ziemi czegoś nie zburzyło, albo wrogowie, to stoi. Tak, i takich zabytków po Rzymianach jest wiele. Naprawdę mieli metody niesamowite. A po nas zostanie gipski karton. No. Sorry. Archeolodzy nie będą mieli czego wykopywać. I plastik. I będą plastik. Obiekty kultowe. Bo tyle będą mogli zwiedzić. Tak, bóstwa z XX wieku. Bo jak nie wiadomo, do czego to służyło, to zwykle jest nazywane obiektem kultowym.
Tak, no i ten łuk tutaj jest ciekawy, ponieważ widzimy na nim jakby efekty wojny z Żydami. Między innymi widzimy tam łupy po tej wojnie. Widzimy tutaj właśnie zrabowaną menorę ze świątyni. I to jest ta kamera, o której mówiłem. Tutaj kamery, którymi sfilmowali. No tak, lepsza niż dzisiejsze, dokładnie. Tu jeden kamerzysta, tu drugi. A tam też jest z lewej strony kamera. No tak, no bo różne stacje telewizyjne. To. A tu widzimy trąby. Tak, więc... Ale już nie widać, czyli to już jest... Tak, no to już... To już jest posprzątane. Niosą łupy. Łupy niosą, no. Tak, ale zwłaszcza ta menora, też to jak ona jest pokazana, no to pokazuje, chwalą się, że to jest... Tak. Chwalą się tym sukcesem swoim, to jest widok na ten łuk w całości, on jest tam odgrodzony jakimś tam płotkiem. Nie można. Ale no jest to zabytek, który się zachował taki długi czas i jest świadectwem tego, co się wydarzyło. Że można budować. Można budować. Nie, to trwale da się budować. Naprawdę. Oczywiście, niekoniecznie z gipsu, ale z gipsu kartonu. Tak, i ostatni zabytek, który jest taki dosyć kontrowersyjny, jest to tak zwane osuarium Jakuba. Jest to urna, w której rzekomo jest pochowany Jakub, brat Jezusa. Tam jest właśnie inskrypcja z napisem, że jest to Jakub, brat Jezusa. Debatowana jest autentyczność tego zapisu i tego zabytku i samej inskrypcji. Tak ten zabytek wygląda. Były to ten zabytek jakieś procesy sądowe. No tak, oszustwo. I do końca... Nie wiadomo, są argumenty, że może być to zabytek autentyczny, są argumenty, że może być to fałszerstwo. No tak jest z niektórymi zabytkami niestety. Śmierć Jakuba chyba mamy opisane, nie? To nie tego. No. Tak, no i ponieważ jest to już ostatni wykład, chciałem powiedzieć właśnie kilka uwag końcowych na temat archeologii i jej znaczenia, jej związków z Biblią. Przede wszystkim, jak chciałem przedstawić, archeologia daje nam naprawdę bardzo szeroki obraz czasów biblijnych. Po prostu czasami jest tych danych mniej, czasami więcej, ale te dane naprawdę są i rozszerzają naszą wiedzę o tym, jak wyglądały czasy biblijne. To jest też właśnie ciekawe, że ludzie często szukają jakichś takich odkryć spektakularnych, niesamowitych, a nie mają pojęcia, że jest całe księgi rzetelnej wiedzy archeologicznej na temat czasów biblijnych. Oczywiście są w niej różnego rodzaju interpretacje, często bardzo nieprzychylne Biblii, ale ta wiedza jest i można ją zdobyć. I to świadectwo archeologiczne i biblijne może być ze sobą skonfrontowane i porównane. No i generalnie rzecz biorąc, te dwa źródła są ze sobą generalnie rzecz biorąc zbieżne, mniej lub bardziej. Czasami są zbieżne w bardzo dużych szczegółach, co do naprawdę bardzo szczegółowych informacji. Brak zbieżności też może posiadać różne przyczyny, na przykład to, że wiele rzeczy mogło się nie zachować, albo część rzeczy mogła być nawet po prostu nieprofesjonalnie przebadana, czasami może być to po prostu kwestia interpretacji, więc brak zbieżności, tu trzeba być ostrożnym, bo przeciwnicy Biblii szybko wiedzą, a to się nie zgadza, bo tutaj to i to, ale tutaj trzeba być ostrożnym. Tak samo trzeba być ostrożnym, kiedy coś się zgadza, ponieważ właśnie zwolennicy Biblii czasami zbyt szybko coś chcą przypisać, albo jacyś fałszerze, wiedząc, że jest rynek na zwolenników Biblii, wykonały jakieś fałszerstwo. Więc tu też trzeba być dokładnie, trzeba być ostrożnym w jedną i w drugą stronę, ale generalnie, nawet jak słyszałem od niewierzących archeologów, no to ten obraz Biblii i archeologii jest mniej więcej zgodny. Archeologia obrazuje nam wiele rzeczy, miejsc, postaci i nawet czasami koncepcji, o których mówi Biblia, więc to nam pozwala właśnie z takiej sfery tylko wyobrażenia zobaczyć, jak wyglądała po prostu twarda rzeczywistość. Więc to jest taki, myślę, zysk dla człowieka wierzącego.
Czasami nawet jakieś odkrycie może pozwolić lepiej zrozumieć jakiś fragment biblijny, na przykład ten tunel wodny w Jerozolimie pozwala na przykład albo przetłumaczyć, że jakby nie, że na przykład nie chodziło właśnie o rynę, tylko o tunel jakby i wtedy to się staje jasne. Też to w tym kontekście na przykład, że Dawid przecież był spod Jerozolimy, to on mógł wiedzieć, gdzie ten tunel był zamaskowany, ukryty, jakby to się wtedy może nam wszystko ładnie skomponować. No i cóż, niestety ta wiedza, chociaż jest dostępna, to pozostaje praktycznie nieznana. Nawet powiedzmy na uniwersytecie ciężko się dowiedzieć czegoś więcej o tym. Trzeba samemu badać, przynajmniej w Polsce. Jest to moim zdaniem zastanawiające, bo mianujemy się jako powiedzmy Polacy kulturą, która się opiera na chrześcijaństwie, a jakby nie ma szeroko rozumianym, a jakby nie ma w ogóle zainteresowania tym aspektem, że jakby wiele rzeczy można po prostu poznać poprzez kulturę materialną i tego dotknąć, zobaczyć jak to wyglądało. Jakby jest to zupełnie coś bardzo mało poznanego. A właśnie myślę, że te odkrycia archeologiczne dla wierzących ludzi mogą być rzeczywiście zbudowaniem ze względu na to, jak częsta i duża jest ich zbieżność z tekstem biblijnym. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nastawiony nieprzychylnie, no to może tego użyć na swoją korzyść, ale myślę, że jeżeli do tego podejdziemy w taki sposób w miarę nawet neutralny, to możemy zobaczyć, że te zbieżności są naprawdę duże. I pozwala to też właśnie często poszerzyć nasze rozumienie Biblii w taki czy inny sposób. Więc dlatego myślę, że jest to dziedzina, która jest warta badania, zainteresowania się nią w mniejszej lub w większej skali. Chociażby po to, żeby powiedzieć człowiekowi, który twierdzi, że Biblia jest po prostu wymyśloną bajką, że większość Biblii jest po prostu dosyć zbieżna z danymi archeologicznymi. Mniej lub bardziej, ale jednak nie można już powiedzieć, że Biblia to jest jakaś po prostu wymyślona historia bez żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo jest to po prostu kłamstwem w obliczu wiedzy, jaką mamy. No i to jest najśmieszniejsze, i tak to mówią. Więc takim właśnie optymistycznym akcentem chciałem zakończyć i podziękować wszystkim osobom właśnie za uwagę i wytrwałość, bo to też nie jest proste tą całą wiedzę przetwarzać, bo to jest jednak skomplikowana wiedza, która dużo też sił wymaga. Ale dziękuję za uwagę, za wytrwałość i też za to, że mogłem tutaj poprowadzić te wykłady, podzielić się tą wiedzą. I miejmy nadzieję, że za półtora roku czymś ciekawszym, że mam nadzieję, że do tego czasu poszerzę swoją wiedzę, bo teraz jestem jeszcze świeżo, bo jednak po studiach to jeszcze trochę tej wiedzy mam, ale chciałbym mieć więcej, jeszcze wiele kwestii jest dla mnie bardziej zagadką, chciałbym to poszerzać, więc dziękuję bardzo. Tutaj mam literaturę, to co mówiłem, to właśnie mówiłem przede wszystkim z tych albo książek, albo czasami wykładów, bo czasami książka jest praktycznie niedostępna, trzeba by gdzieś sprowadzać z zagranicy, ale na przykład ci naukowcy po prostu dają jakieś wykłady i one są dostępne w internecie, gdzie po prostu streszczają treść swoich odkryć. To są właśnie te książki, ci naukowcy. Większość z nich zazwyczaj jest czymś wyspecjalizowana. Na przykład William Deaver szczególnie dobrze się zna na tej religii izraelskiej. Właśnie on forsował to, że ta religia to jednak nie był taki monoteizm, tylko to jednak była bardzo pogańska religia. Ludowa w starożytnym Izraelu, tak? Tak, dokładnie. Kay Lawson Younger Jr. z kolei jest specjalistą od kwestii asyryjskiej. To wszystko, co mówiłem o deportacji, a też trochę o historii asyryjskiej, to właśnie wszystko wziąłem od niego. Mazar to jest taki też porządny izraelski archeolog. Od niego głównie wziąłem materiały na temat Judy, a od Finkelsteina, który czasami jest nieprzychylny Biblii, ale za to jest, wydaje mi się, wielbicielem Królestwa Północnego. Brałem informacje na temat właśnie Królestwa Północnego. Chociaż on często właśnie jest antybiblijny mocno, ale to też właśnie nie oznacza, że wszystko, co on napisał, jakby należy odrzucić, bo też bardzo wiele cennych rzeczy też powiedział.
Więc a Kaelos Soyanger, jeszcze dodam, jest wierzącym człowiekiem, więc to jest taki, jest niewielu wierzących archeologów, którzy się zajmują, czy historyków, którzy się zajmują archeologią biblijną, ale Kaelos Soyanger jest jednym z nich, więc dziękuję za uwagę i...